Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji i Kultury. Wszystkich dziś ciekawość budzi, kto jest najszczęśliwszym z ludzi, a ja mówię, że nad pana najszczęśliwszy los Furmana, hej! Witam się z wami śpiewająco, bo w Regionalnym Centrum Animacji i Kultury trwają właśnie przesłuchania najzdolniejszych wokalistów województwa lubuskiego. Prezentują utwory śpiewane niegdyś przez legendę Mazowsza Stanisława Jobka. Konkurs nosi jego imię, a jedną z głównych nagród jest występ właśnie z zespołem Mazowsze. A teraz sprawdźmy, co będzie grało w tym tygodniu w lubuskiej kulturze. Nadchodzi kolejne muzyczne wydarzenie w Sulęcinie. Przed nami Sulęcin Reggae Festival, na który organizator Sulęciński Ośrodek Kultury zaprasza w piątek i sobotę 4 i 5 października. W tym roku czeka nas 9. edycja tego trójkolorowego festiwalu, na którym pojawiają się zarówno miłośnicy muzycy reggae, jak i sympatycy dobrej zabawy z całego województwa oraz różnych regionów Polski. Sulęcin Reggae Festival to nie tylko muzyka, to również działania pokazujące i promujące kulturę reggae. W niedzielę 6 października w godzinach 8-12 w sali widowiskowej MCK w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Drzymały 26 wielka gratka dla szperaczy i zbieraczy, czyli targi kolekcjonerów. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników rzeczy bezcennych, cennych i mniej wartościowych, ale za to starych i mających swoją historię. Na targach tradycyjnie pojawi się kilkudziesięciu wystawców prezentujących swoje zbiory, począwszy od białej broni, poprzez monety, banknoty, ordery i oznaczenia po zwykłe przedmioty codziennego użytku, mające swój czar i urok staroci. Do Gorzowa Wielkopolskiego przyjeżdżają kolekcjonerzy m.in. z Poznania, Szczecina czy Zielonej Góry. W czwartek 10 października coś dla miłośników słowa. Klub Kultury MCK 1 w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Chrobrego 9 zaprasza na 18 na promocję tomu poetyckiego Martwia Beaty Patrycji Klary. Książka, przez wielu nazwana smutną, przerażającą, bolesną. Po spotkaniu występ zespołu kameralnego Sonata i słodka niespodzianka od słodkiego pogotowia. W czwartek 10 października o 18 zapraszam do Galerii Biblioteki Norwida w Zielonej Górze na wernisaż wystawy Tadeusz Różewicz w Karkonoszach, udostępnionej przez Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. Otwarcie wystawy odbędzie się z udziałem autora fotografii Zbigniewa Kulika, który przez 20 lat zaprzyjaźnił się z Tadeuszem Różewiczem, towarzyszył mu w wędrówkach po Karkonoszach, dokumentując wizyty poety. Jeżeli nie wiecie, jak spędzić długi jesienny wieczór, zaglądajcie na portal lubuskiekultura.pl i oglądajcie nasz flash. Widzimy się. Do zobaczenia za tydzień.